Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 22 werset. Śmierć jest twoja. W starym stworzeniu człowiek należy do śmierci. Dlatego też słusznie powiedziano, że w chwili, gdy człowiek zaczyna żyć, zaczyna też umierać. Człowiek nie może uniknąć śmierci, nie ma ani jednej rzeczy, którą człowiek posiada w starym stworzeniu, a która nie zostałaby wyrwana z jego rąk przez bezwzględną rękę śmierci. Śmierć odbiera mu wszystko, sprowadza jego ciało do prochu, a duszę wysyła na sąd. Domy, ziemię, bogactwa i wyróżnienia, sława i wpływy, wszystko to odchodzi, gdy zbliża się ostatni ponury wróg. Choćby człowiek posiadał całe bogactwo wszechświata, nie mógłby kupić jednej chwili wytchnienia. Śmierć pozbawia człowieka wszystkiego i zabiera go na sąd. Król i żebrak, dziedzic i chłop, uczony filozof i nieświadomy błazen są tacy sami w obliczu śmierci. Śmierć dopada wszystkich w granicach starego stworzenia. W nowym stworzeniu śmierć należy do człowieka. Wszystko, co chrześcijanin posiada, zawdzięcza śmierci. Ma życie, przebaczenie, sprawiedliwość, pokój, akceptację, chwałę, wszystko przez śmierć, oczywiście śmierć Chrystusa. Cały aspekt śmierci został zmieniony. Wróg człowieka, szatan, nie może już jej sprowadzić na duszę wierzącego jako sądu Bożego przeciwko grzechowi. Jako ten, który miał władzę nad śmiercią, szatan został zniszczony. Nasz Pan, Jezus Chrystus, odebrał mu władzę i teraz trzyma w swej wszechmocnej dłoni klucze śmierci i grobu. Śmierć straciła swoje żądło. Grób utracił swoje zwycięstwo. Dlatego, jeśli śmierć przychodzi do wierzącego, to nie przychodzi jako pan, ale jako sługa. Przychodzi nie jak policjant, aby zaciągnąć duszę do jej wiecznego więzienia, ale jak przyjazna ręka, która otwiera drzwi klatki i pozwala duchowi polecieć do jego rodzinnego domu w niebie. Śmierć jest twoja. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy śmierć, czy życie, czy śmierć, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Pierwszy list do Koryntian 3:22.